O tym, jak ja jej to napisałam? Że mutuje wszystkich, a Diana potem jak możesz mnie mutować i tak dalej. Dobra, i... Dobra, dobra, wystarczy, wystarczy. Ja go sobie tutaj dziguję. Drugie wezmę to. A tak w ogóle to witajcie ludziska, z tej strony Sarlen. Ze mną jest małe towarzystwo w postaci Eni. Przywitaj się ładnie. Cześć wszystkim. Jeżeli przekonał innego rankela, to widać Krzyśka. Moja? To ci zaraz dam, że moja wina, ja ci dam, że moja wina. Nie jestem aż takim złym junglerem. To prawda, unikam tego jak ognia, ale czasami wychodzi. Mi otóż zbanowali Leonkę. Moja włócznia się nie cierpli. Ogólnie Wladimir mnie wypchł. Wladimir mnie wyrzucił z topa, a Diana stwierdziła, że ona nie umie dżunglować. No to cóż. Dobrze, że nie zbanowali mi piekarza, bo tak to byłoby źle. No tak to może coś ugram. Nim mi się najlepiej na wiem biega, szczerze mówiąc. Tak jest przyjemny. Wchodzisz, blokujesz autoataki minionków. Pomijając oczywiście smoka. Zmienili jakieś tam, nie wiem. Ileś miesięcy temu. Było całkiem przyjemne, że można było zrobić sobie pantonę wcześniej smoka. Ale i tak wtedy nie grałem na dżungli. Nie nic, więc... Jest problem. Wayne nie jest taka rewelacyjna. No, Jinx ma większy zasięg. Na to ci to ja nic nie poradzę. No, dobra, ale dała się pociągnąć łańcuchem. Ja wiem, że cały czas obijam Thresha jak tylko mogę. Dobra, Diana... Ari bez flesza. A ja idę dżunglować dalej. Wladimir pcha pod wieżę, tam się nawet nie będę pchał. To wyjątkowo nie na powiedzmy, rękę. Że nie mam heala przez nią. Już użyłaś? Co? Tak. O, bo ona prawie umarła. No, lepiej nie robić na niej pierwszy krwi, zresztą... Tego co pani tam prosiła grać defensywnie. A, nevermind. Po prostu ona jest chwilowa. Dałam się pociągnąć hakiem, żeby ona się nie dała pociągnąć hakiem. Bo to jednakowoż AD carry, tak? Poniekąd. Wiesz, a teraz czepiając się takich durnych żartów, to Eni właśnie stała się prawdziwą kobietą. Wiesz co? Tak, wiem, mam się zamknąć, tak? Zobaczmy, jaki będziesz mądry, jak rzucę komuś Tibersem na głowę. Czego? A, Boże, dał się zabić. Wieżą prawie. Kto? Wladimir! Umarł? Tak. Dostał ganka, co prawda, ale dał się po prostu zabić. Dobra, ty sobie informuję tutaj, nie wiem, co zrobię, zwarduję smoka. Oni tu chyba wizję mają, ziomek, ja ci tu... Ona ma za mało życia, żeby cokolwiek robić. No oni tu... Mają wizję, jak gówno zrobię. Jakby... Znam drogę. No to co ja mam zrobić? Jak mam wam pomóc, skoro mają wizję? Dobra, może się skończyła. Ktoś podchodzi pod babysit, tak by the way. Moja włócznia się nie cierpi. Masz stuna? Szkoda, jakbyś naładowała stuna. Da to cię jak naładujesz stuna, co? Dobra, nevermind. Dobra. Nie ma trochę. Flesze popalone, ale... Chyba twoje. Jej też chyba. Wayne chyba też spaliła. Dobra. Teraz patrzę. Dobra, nie było aż takiej tragedii. Wiem. Flashnąłem, smite'nąłem, też mi przerwał E. Nie jest najgorzej. Mam trzeci poziom, potrzebuję czwartego. Nie mam Ida. I na topie? Zabijaj te mopki! Chcę podejść pod wieżę. Jezu! Ale ten pacina. Przestań flamić. No zanim... Zamiast chociaż troszkę... Uuu, Ali ma szósty. That's hurt. No bierz tego mopka, bierz. Okej.
Spróbuję podejść na mida. Chcemy spalić Ari Ulta. Diana ma szósty, dobra. Nie spodoba im się to. To nie graj w LOLa, jak masz taki ping. Ziomuś. A, czy master jeszcze widzę. Najgorzej, że takie osoby grają rankedy. Dobra, nie, no nie zniszczę tego bardzo. Zobaczę tylko, gdzie stoi. Nie, nie widzę, gdzie stoi. Dobra, master był na midzie. Spróbujmy pomóc naszemu krwiopijcy jeszcze. 40 sekund do heala. No, poobijaj go jeszcze troszkę. Poobijaj, poobijaj. Jest ona nic nie unika od Jinx. A to jest właściwy! Nie. No ja pierdolę. Przepraszam. Umarłem. Czemu? Master w krzakach nagle się pojawił. Skończono się ward i master skoczył w krzaki. Dobra, nie umarłem. Czemu go? Nie mam ulta, spierdalaj, nie wchodzę. Sama chciała grę defensywnie, tak? Moja włócznia się nie cierpi. Dobra, jest problem na topie. To nie daj wuj Panteona. Zdejmował mnie, wskoczył po mnie. Idiota. Panteona się nie daj wuje. O, zabiliście, ładnie. Tylko teraz przeżyjcie jeszcze łaskawie. Mam ulta, więc mogę sobie poskakać po liniach. Nice. Tylko może u was zaraz być master. Uważajcie na to. Mam persa ze stuną. A, to dobrze. Nie prowokuj mnie. Pytam Diany, czy chcę blue, będę miłym junglerem, ewentualnie ja będę kaleką manową przez pół meczu. Master. Mam na double buffa, wygarnę już sobie. Oj, ziomek, skopałeś tę robotę. Nie ma Ari, jest master. Mógłbym tak naprawdę na niego wskoczyć. Tylko naszego cholernego samuraja. Potrzebuję na niego wizję. Znam drogę. Dobra, master bez tego. Bez ulta na chwilę obecną. Nie, no, smoka nie zrobili, nie mieli kiedy. Jest Ari na 8. Postawili warda w krzakach. Jestem za wolnym. W których krzakach? A w tych tutaj? Dobra, wiesz no. Powiem ci tak, mam ulta. Wardy mnie teraz nie interesują. Tylko bym chętnie... Czekaj, master chyba do was idzie, wiesz? Serio, on się wykłada pod wieżą. Boże. Macie wizję, to ja tylko obstawię smoka, czy on przypadkiem nie robi. Ja, taki mam zamiar ogólnie rzecz biorąc. Robi, zrobi smoka. To zrobiła, jaka dziwka. Przepraszam. Dobra, umarłem. Super. Chciałem zatrzymać mastera przed robieniem smoka, zginęły 3 osoby. To było ogólnie rzecz biorąc złe. Ciągle mam ulta, ale tego smoka chętnie nie jest. Wladimir lepiej niech tu nie idzie, tak z mojego punktu widzenia na chwilę obecną. Nic jej na to nie powiem. Jest to najgorsze, że idealnie ustawiłam im Timbersa na głowie i prawie zabiłam Jinx. Jakby podeszła i zestrzeliła ze 2 razy,
to by Jinx nie żyła. Po prostu dała dupę. Co mi to obchodzi na ping? Pingowałam, żeby wejść. Poznają, co to boli. Myślałem, że to będzie podpucha. Czekać. Warduję tutaj, żeby nam master nagle nie wskoczył, bo my tu mamy ładnie małą imprezę. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Master ma wyższy level ode mnie. No, możemy próbować. Mamy smoka. Nie wiem, fajnie. Cztery za dwóch smoka, no. So don't play. Easy as I don't know what. Idę po blue. Bardzo dostanę. Nie jest najgorzej, jest 8-11. Małpa fidnięta, Jinx tak średnio, Vayne nie jest na tym poziomie co Jinx. No i ranked, skoro masz taki ping. Taki ping. Nie mam racji? Trochę masz. Muszę co składać. Będę musiał chyba iść w armor górę. Miał jakiś pancerz życia. Co? Coś pytała się chyba o smoka. Jak coś nie słyszeć. Nie wchodzę z nią na razie. No nie macie wierzy, no to proponuję się nie pchać. Jak mam master wjedzie, to... Tak masło. No. Niestety, niestety, ale tak. Wejdzie jak jak gorący nóż masełko. Dobra, jest nam idzie. Naprzód. Nie mam flesza, nie mam nic. To był Wukonga bym zabił, tylko że pewnie zabije mnie jeszcze. I Wladimira, więc tam lepiej nie wchodzić. Master był na midzie, nie wiem gdzie jest trafek. No serio, by to trafiło jeszcze? Bez listy też będę musiał składać. Dobra, jest bez ulta Ari. Ja mam problem z życiem. Master uważaj, za? Poznaję, co to wojna. Widziałeś, co ona zrobiła? Uciekła! Boże, Vlad! Nie ma ulta, więc to jest... Master nam idzie. To jest natka 2 na 3, nie macie szans teraz, wiesz o tym? Nie chodzi o to, ja jej uratowałam dupę, a ona uciekła! I chcę mnie jeszcze zreportować za to, że jej uratowałam dupę. Nie wchodzę w ogóle. O tym może zapomnieć. Jestem wolniejszy od mastera. To przegrywa stromotnie. Bot też nie jest nie najlepiej.
Co ja mogę tu zrobić teraz ciekawego, żeby to miał ręce i nogi? Więcej życia. Idę pomóc Władimirowi w takim. Zgaduję, że się wyłożysz. Tego Wukonga nawet ja nie chcę podchodzić. Zwłaszcza, że jesteś... co to wojna. A ta cholera ma rezisty. Mamy tu dżunglę jeszcze. Ty patrz, mam dżunglę. Smok, minuta 20. Znam drogę. No siema, Threshu. Ari do was schodzi. Uuu, to ja się muszę wycofać w takim razie. Careful, careful. Dobra, Ari jest ciągle tutaj. A, tak, z ulty tutaj, dobra. Ultuję. O, mówiłem, że możecie zginąć. Trochę niepotrzebnie to zrobić. To zabiliśmy Mastera. Dwa za jednego. Średnio, ma opiszon, ma 8 kili już. Czy jeszcze chcesz, żeby... Ja go nie dajwuję, zapomnij. Not going to gang. To dive. Zresztą zobaczę, że smog zaraz wstaje. Poleć, poleć. Dobra. Możesz mi to trochę przytankować, bo jest ten? O pizdu, o pizdu, o pizdu. Proponuję na Ari na pełnej... Ewentualnie Hakuna Matata. Dobra, ale back, back. Aha, nobody cares, I see. Uratowałem ci żyć. Dzięki. Zginę za to pewnie, chyba że masz... Nieważne. Chciałem powiedzieć, chyba że masz stuna. Dobra, wiesz, na Ari nie był najgłupszym pomysłem, zmieniając to, że na prostu nie wyszedł. Zabij małpę, dobra. Jinx nie zabijecie. Może zabije Thresha z Kubana. Tak, Thresha też zginie. To jest smog dla nas i... Nie zabije, chyba go nie dokoni, wiesz? Thresha dogoni, mówisz. Bum, mnie dogoni? Tylko Żari przyszła. To znalazł się z bazy. Z dumą. A i taki trochę ślepy był w tym momencie. Ma tyle gogli, a jednak nie widział. Dobra, potrzebuję pomocy, to jest ich trzech. Jest na ciężkim myśli. Wow, holy shit. Robię tu rzecz. No, no mówię, że robię tu rzecz. Dobra. Tak, to była głupia rzecz, ale myślałem, że nie cofnął się. Dobra, Vayne, ty się lepiej zamknij, co? 6-4, no dobra. O, kto ci pomoże? Władimir 2-7, który trochę złą kolejność budowania ma. I tu ściana, bo nie wiem co zrób. Podpucha pewnie. Na trzech i zostaną dobre.
A więc... Nie najbystrzejsza istota na ziemi. Daj manki. Tak, tylko czy to małpa ma 12-4 na chwilę obecną. Nie żeby coś. Pan. Moment. Pan. Nie mogę być wszędzie. No, jesteś dżunglerem. To nic nie znaczy. To nie wiem, czy wiesz, ona ma 3 levele więcej ode mnie. Dobra, 2. O czym ty mówisz? Ja mam 10. Ja też. Mam prawie 11. Ale ogólnie 10. I znowu nie mam żadnej wieży pchniętej. O, ten też jest twardy. Nie, Vayner robi reda. Po co będzie się martwić na mnie? W sumie powinniśmy walczyć pod wieżą, nie możemy walczyć na środku linii. Potrzebujemy ścian i tym podobnych miejsc. I tak w ogóle to nas master zachodzi. Nie wiem, czy ktoś zauważył. No, po co? Ja mam ulta, ale jak ja z ulta, to oni się cofną. I wejdą na mnie, więc zdechnę w 1,5 sekundy. Say. I don't think so. Nie przy Wukongu, który ma dwa całe przedmioty, 3 testy na to w sumie. I tam z buty. A co z Wukongu? Który ma notabene pół kili drużyny. My możemy ich... Przymawia na zdrowie. Dziękuję. Dwa za 4 na chwilę obecną. Będzie za 5. Tak się zastanawiam, co ona robiła, bo ona jedna z nas przeżyła, to więc chyba nie ogarnęła. Że wchodzi czy coś. Nie, no ogarnęła, tylko ona chyba po prostu stanął boczu i strzelała jak głupia. No ja właśnie mam z dobrym Tidarsem, co mi tutaj dużo mówić. Zniszczono twoją wieżę. Tak, wiem, kogo mam ultować. Jeszcze prawie zginąłem, tak, by the way. Smok chyba stoi. To idziemy? Tak. Master martwy, więc... To niby jest do wygrania, tylko musimy się skupić. O Boże... Jinx. Wiem, Jinx trash. Trzeba uważać. Zwardowali. Nie wiem, po co ten chwilę napisz. Nie. Dobra, zaraz to Master przyjdzie. Vladimir na topie. Może teleporta ma. Mało pisząc się teleportuje zamiast tego. Nie, master. Dobra, nie wchodzimy, nie wchodzimy. Odpuszczamy smoka. Uciek, czemu stoisz? Nie po to go wbija w ścianę. Ale ja go zastanowałam, nie wiedziałam, że to ona go wbiła w ścianę. No dobra, ale i tak mogłaś uciekać. Jestem wolna, naprawdę.
Ile masz prędkości zwykłej? 365. 380. Tak się stanie. Ja tu teraz zginę pod tą wieżą, nie wiem czy kogoś to obchodzi jeszcze w tym meczu. Dobra, zostaw, ja ogarnę coś. Dobra, mam Omena. Teraz chcę puszczyć jakieś resisty, bo ta... Jak jest taka dobra, to dlaczego nie pusznęła wieży? Dlaczego... Zobacz, do tej pory nie pusznęła wieży. Wcześniej nie chciała ze mną puszować, jak mieliśmy przewagę. Ja tego nie rozumiem, ona w ogóle nie pcha. Nie prowokuj. Następny smok będzie gdzieś tak 32 z haki. Może jakby się to mocno skupić. To jest jeszcze do wygrania. Tracimy bota chyba. Gerudy nie typuje. Znam drogę. Tak, blame team. Co napisała Jinx? Że ona nie ma... Nie interesuje wynik Vayne, obchodzi ją tylko zwycięstwo. Vayne napisała, że ona też. Odpowiedź tak, widzę to. A nasza Vayne stwierdziła, że ona nie może z taką drużyną. Nie, pisze nic, jest bez sensu. Nie spodoba im się to. Co, wszyscy mamy iść na małpę? Byłem bez inhibitora. No nie. Okej. Nie wiem po co w piątkę na Wukonga, tak by the way, no ale dobra. Jak nie mamy inhibitora, nie mamy nic. To jest pumacz. Bo w trójkę poszli na Wukonga i jedna osoba i tak zginęła. Co z tego, że go zabiła? Zabiłam prawie Ari. Zdraj. Wiem, ja wiem. No trudno, no. Chciałam wygrać. No way. Ale moja Vayne nie bardzo chciała współpracować w żaden sposób. Raz. Chciała współpracować, Wladimir się wykładał jak idiota. Mit był, no, średni. Musimy twierdzić. Cóż, takie mecze też się przegrywa, tylko że teraz to 14 punktów. Ale to taki dają półszek. Zadałem trochę więcej od Thresha, aby... No jak wiem, jak głupi polimek, to troszkę się dziwić. No nawet wyszło. No nic, nie wiem czy to w ogóle wrzucę, ale trzymajcie się ludzie i miłego dnia w takim razie. Pa, pa.